że Pszczyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc jej drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Ona chce się zjednoczyć, ona chce się zjednoczyć, ona chce się zjednoczyć. Co ty tam robisz, Grzesiu? Nic, nic, Marylko, nic. Jak to nic? Przecież widzę, że coś robisz. W zasadzie coś robię, ale wstydzę się przyznać, no. Żebyś ty wiedziała, co ja robię, Marylko. Myślę, że powinieneś wyznać mi całą prawdę. Co będę ukrywać? Reperuję maszynę. O Boże! Grzegorzu, no chyba nie ma w tym nic strasznego. Ostatecznie bardzo często reperujesz maszyny. Jesteś przecież najprawdopodobniej konserwatorem maszyn biurowych. No tak, no. Jestem, no. No więc o co chodzi? No to chodzi, że w tej chwili naprawiam maszynę do szycia. Myślałam, że nie znasz się na maszynach do szycia. Oj, uważaj przecież. Co mówiłaś? Co? No, że myślałam, że nie znasz się na maszynach do szycia. No, to ja też tak myślałem. I nawet tak myślę do tej pory. Wszystko. No więc czemu to robisz? Zostałem zmuszony. Dziś rano wezwał mnie naczelny i mówi: słuchajcie, no po Szepszyński, mojej żonie zepsuła się maszyna do szycia. Chciałbym, żebyście na nią zerknęli. No i mam nadzieję, Grzegorzu, że odmówiłeś mu wprost. No. Odmówiłem, ale... nie wprost. Nie wprost? Nie, nie, Marylko, dlatego w tej chwili muszę zajmować się tą maszyną, zamiast obejrzeć moją ulubioną audycję telewizyjną. Dziennik telewizyjny. No tak, na szczęście telewizor jest zepsuty. No to dobrze. Nie mogłem odmówić mu wprost, Marylko. Szmata jestem. Tak, Grzegorzu. Ale co ja mogłem zrobić? Gdybym odmówił wprost, mógłbym nie dostać premii, a przecież tyle mamy teraz wydatków. Święta i jeszcze małżeństwo Maurycego. Nie, nie, to mnie oczywiście nie usprawiedliwia. Szmata jestem. Tak, Grzegorzu, oczywiście. Myślę, że powinniśmy kupić młodym przynajmniej jedną obrączkę. A o to możesz się nie martwić. Mam pewien plan, kochany, tak? Prawdopodobnie ofiarujemy Maurycemu i Sylwii 2 złote obrączki i w ogóle nas nie będzie to nic kosztować. No? Żartujesz. Tak. To znaczy, nie wiem, czy pamiętasz, że mój ojciec miał kiedyś złote zęby. A? Co ty powiesz? Tak. Nie wiedziałem, ale przecież on ma sztuczną szczękę. A ja nie mówię, że ma, ale że miał. Wyrwali mu je, rzecz jasna, 6 lat temu, ale najprawdopodobniej zachował je do dzisiaj na czarną godzinę. Myślę, że uda się nam skłonić go, żeby ofiarował je Maurycemu. No wątpię. Dziadek Jacek jest twardy. Ale dzisiaj zmięknie. Nie, nie sądzę. Kiedy zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej właśnie, hej, kolęda, spróbuję wysunąć tę propozycję. Jeżeli się nie zgodzi, nie dam mu nic do jedzenia. A przygotowałem dzisiaj różne przysmaki. A co, Marylko? Barszcz z chlebem. Nie. A to jeszcze nie wszystko. Nie, nie? Nie. Będzie jeszcze ryba z chlebem i zapiekanka z mąki. Nie. I z wody posypana makiem. No co ty na to? Stajesz się rozrzutna, Marylko. Trudno, święta. A do tego napijemy się herbaty. No wiesz. No tylko, żebym nie zapomniała. Za chwilę siadamy do stołu, a ryba jeszcze nie gotowa. I idź nam do łazienki i zabij ją. Przecież widzisz, że jestem zajęty. I właśnie, dobrze ci zrobi, jeżeli na chwilę oderwiesz się od pracy i zajmiesz się czymś innym. Wiesz, że nie lubię zabijać ryb. To nie jest duża ryba. No idź, no nie maruć. No, niech to zrobi Maurycy. To... No ale Maurycego nie ma w domu. Wypatruje pierwszej gwiazdy najprawdopodobniej. Idź, Grzegorzu, i zrób to dla mnie. No, najlepiej zabij ją prądem elektrycznym, żeby się nie męczyła.
No to nie jest takie proste, Marylko. No bądź mężczyzną. Nie denerwuj mnie! Błagam cię, spokój. No co to, dzieci? Wieczór wigilijny, a wy się kłócicie? Jakże to tak? Nie, ponieważ nie chcę zabić ryby. Ale zrobię to za niego z przyjemnością. Czas praski po wszystkim. Oj, ojciec się do tego nie nadaje. A dlaczego? W zeszłym roku pozwoliłam ojcu zabić rybę. No. Nie pamięta ojciec? No właśnie, nie pamiętam, nie pamiętam. A co, nie zabiłem tej ryby? Zabił ojciec, ale tak dokładnie, że nie było co zbierać. No bo ryba była za mała, młotek za duży. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. No Grzegorzu, mówię do ciebie po raz ostatni. Idź i zabij. Idź. Głowa do góry, chłopcie. Niech ci będzie, no. Ale prądem mówisz? Prądem. No bądź humanitarny dla niej. No co za wymysły. Ja bym ją zabił gołymi rękami. Czytałaś, Marylku, Starego Człowieka i Morze? Hemingwaya? Nie czytałam. No ja też nie czytałam. No. O co to? Telewizor zepsuty? Tak. Nadawali wczoraj Przygody psa cywila. I w pewnym momencie nasz murzyn zawarczał i rzucił się z sambami na odbiornik. Zanim zdążyłam mu przeszkodzić. No tak, murzyn to nie lubi innych. Nie, właśnie on taki jest, tak. Zauważyłem to już, kiedy nadawali Czterech Pancernych. Murzyn to lubi tylko sucki. Co lubi? Sucki lubi murzyn. Był kiedyś taki film Les ci wróć, ale w telewizji go nie pokazywali. O! No. Światło zgasło. Najprawdopodobniej. Grzegorzu! Grzesiu! Grzesiu, żyjesz? Tak. No to dobrze. A ryba? Co? Ryba ci... A żyje tam. Napięcie jest za niskie. Spróbuj w takim razie zabić ją w inny sposób, najprawdopodobniej. Ale jak? No, wymyśl coś. A my tu tymczasem zapalimy sobie świeczki na choince. O, wspaniały pomysł. Swoją drogą wyjątkowo dobrze się składa, że mamy choinkę. Tak. Akurat wtedy, kiedy światło zgasło. To się nazywa szczęśliwy zbieg okoliczności. Tak. No właśnie, szczęśliwy. Co? Mówiłaś coś, Marylko? Nie. Zapalam świeczki na choince. Aha, w 1904 spędzałem święta w Mandżurii. Nie było tam choinek. Mieliśmy w ogóle trudności z choinkami, bo ich nie było, więc musieliśmy postawić kaprala jedziniaka na stole. Na szczęście był bardzo podobny do choinki właśnie, zwłaszcza kiedy rozczepierzył palce. Oczywiście ubraliśmy go odpowiednio. Włosy anielskie, łańcuchy, bombki, no i szpic oczywiście. Prezentował się znakomicie. Tak, znakomicie. Co z rybą, Grzegorzu? Grzesiu. Co? Niedługo już będzie gotowy. O, no to jak to? Jak to? Postanowiłem otruć ją gazem. Odkręciłem piecyk na cały regulator, tak? To nie potrwa długo, tato. No, zaimponowałeś mi. No. Ja bym na to nie wpadła, powiadam. W mądrej głowie dość dwie słowie. Jakiego ja mam męża. Widzę, że zapaliliście świeczki na granicy. Tak, bo światło zgasło właśnie. Aha, rozumiem. Ale słuchaj, no. Marylko, dziwna jakaś ta ryba. No dlaczego? Wiesz, jest taka długa i o ślizy głazach. Jest to najprawdopodobniej węgorz. I dlatego właśnie. O, węgorz z dżemem. Palce widziałem. No tak, to teraz nareszcie rozumiem, Marylko, dlaczego nie udało mi się porazić go prądem. No. Zdaje się, że był to węgorz elektryczny. Ja nigdy jeszcze nie jadłem elektrycznego węgorza. Tak, a kiedy siadamy do stołu? Jak wróci Maurycy. No to może zaśpiewajmy z głodu jaką kolędę, co? No dobrze. Co ty tam znowu robisz, Grzesiu? Nic, przesuwam tę maszynę do szycia bliżej choinki. Muszę jeszcze trochę popracować, a po ciemku w zasadzie słabo widzę. Wybaczcie, kochani. Tak to śpiewaj. Kolenda, jakie
Tak. Świątecznym drzewku dziadka oko szklane, pośród wszystkich ozdób błyszczy najwspanialej. Hej, kolęda, kolęda, jakie będą święta? Tak, tak. Najprawdopodobniej chyba nie słyszysz. Nie słyszę dobrze tego, dlaczego? Ryba do góry. Już niedługo koniec, sekcję zwłok zaczniemy wieczorem przy stole. Hej, kolęda, kolęda, jakie będą święta. Ja mogę nie śpiewać, proszę bardzo, ja mogę... Cicho! Podjemy do syta przy świątecznym stole, pukanie żołądków mamy zapewnione. Kolęda, jakie będą święta. Marinko, no. Zielona jedlina, którą na cmentarzu groby się przykrywa. Kolęda, kolęda, jakie będą święta. Tak, i po świętach. Co? To i po świętach, ojcze? No tak się mówi, święta, święta i po świętach. Grzesiu, nie kłóć się z dziadkiem. I tak właśnie powiedział nasz kapral Choinka w 1904, kiedy zjedliśmy już z niego wszystkie łodziechy, cukierki i chcąc, nie chcąc musiał zejść ze stołu. Zresztą i tak niedługo zaczął by opadać jak każda stara choinka. A nasza nie opada. Służy nam wiernie od 7 lat i wciąż ma jeszcze wszystkie igiełki. Maurycy utrwalił ją na zawsze tym specjalnym utrwalaczem. Grzegorzu, no nie kłóć się z dziadkiem. Idź zobacz, co z rybą. Chciałaś powiedzieć z węgorzem. No, wszystko jedno. Tylko weź ze sobą maskę gazową Maurycego. Wisi w przedpokoju. Marilko, no kiedy rządzimy do stołu? Jeżeli ryba umarła, to niedługo. Musimy jednak zaczekać na Maurycego, który wypatruje pierwszy gwiazd. Zdejmij maskę gazową, bo nie rozumiem, co mówi. Ona jeszcze żyje. Ale on mnie znaczy, już. Tak? No bo niepotrzebnie się bawicie. Ja to bym gołymi rękami ciask, preski po wszystkim. Do stołu, do stołu. No. No nie pali się. No, oczywiście, choinka jest impregnowana, a czasu mamy pod dostatkiem. Tylko Marylko, kocham, czy ty aby jesteś pewna, że to węgorz jest? Nie, Grzesiu. No właśnie, ja też nie jestem pewien. Wyobraźcie sobie, że on ma takie żółte plamy na głowie. Czy to aby nie jest za skrodziec, co? Najprawdopodobniej. No ale co z tego? Kiedy go przyrządzę po swojemu, nie będzie gorszy od węgorza. A jest dużo tańszy przecież. No i bardzo dobrze, że aż skroniec z dziemem palce nie dziać. Nie jestem pewien, czy to będzie dobre, no. A ktoś puka w okno? Nie. I to od zewnątrz, no ja. No może to Maurycy, żeby tylko nie spadł. To bądź co bądź siódme piętro. Nie. Śnieg jest miękki, nic mu nie będzie. To nie Maurycy. Wesołych świąt! To nawzajem, panie Włodzimierzu, nawzajem. Nawzajem. Przepraszam za tę szybę, omskłem się, gzynt wyślizgany. No, uważać, o wypadek nie trudno zresztą, co tam okno rzecz nabyta, ale... Tak. Co pan robił na tym gzymsie, panie Włodku, jeśli wolno zapytać, no? I niech pan wejdzie do środka. Prosimy, prosimy bardzo, prosimy. Nie, chciałbym państwu przeszkadzać. Nie, no skąd? Zostanę na parapecie. Z żoną się pokłóciłem, panie Poszeczyński, przy Wigilii. No co się stało? Łamaliśmy się opłatkiem. Jak to przy Wigilii? Razem z opłatkiem złamałem mojej żonie palec.
wskazujący. Pan to jest... O, oczywiście niechcący, ale spróbuj to babie coś wytłumaczyć. Baba narwana za siekierę, więc ja do okna i w nogi. Gaz się tu ulatnia u państwa, czy co? Tak, ma pan rację, to gaz jest. Mamy dzisiaj na Wigilię zaskrońca i właśnie Grzesio gotruje gazem w łazience. Zaskroniec twarde ma życie, bestia. W 1904 w Mandżurii było ich zatrzęsienie. Wylegiwały się na sopkach całymi stadami. Złe i takie jadowite. Zaskrońce? No przecież nie węgodzie. Jeżeli już pan przyszedł, panie Włodku, to niech pan zostanie na Wigilii. No, mamy właśnie zaskrońca. Co to było? Zdaje się, że nastąpił wybuch gazu. Świeczki się paliły na choince i dlatego. Prawda, panie Włodku? Panie Włodku! O, coś mi się wydaje, że pana Włodzimierza to zdmuchnęło z parapetu. Tak, i baba zwoził konią mylidzie, jak mówi mandżurskie przysłowie. Ale śnieg jest miękki, tato. Tak, a pan Włodek twarda sztuka. Ramo! Tak, co? Tato! No! Co tu tak ciepło? Oj, uważaj, synku! Jest już pierwsza gwiazdka. Ach, naprawdę. Zepsuło się światełko, synku, właśnie. No to może ja naprawię. Nie, nie, zostaw Maurycy, nie trzeba. Posiedzimy sobie przy choince. Rodzina Poszemszyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszemszyńskich, jak wiele. Z ich wnętrza i bez nas wiele stratu, na warstwie się i spiętrza, na warstwie się.